Panie profesorze, rozmawiamy w takich gorących czasach. Jeszcze nie ostygły emocje po strajku nauczycieli. Jeszcze nie wszędzie udało się osiągnąć jakiś racjonalny kompromis w kwestii tego, czy i kto i ile będzie mógł nauczycielom za ten czas strajku zapłacić. Mamy już kontrolę NIK, wyniki kontroli NIK-u na temat wprowadzenia reformy i te opinia NIK-u na temat reformy edukacji nie jest jakoś bardzo pozytywna. To wszystko dzieje się w takiej sferze, która jest dla mnie przynajmniej niezwykle ważna społecznie po prostu. To znaczy, no, to wszystko dotyczy edukacji publicznej lub mówiąc krótko szkoły. Chciałbym dzisiaj odnieść się do takiego wzorca, który bardzo mocno zakorzeniony jest w naszej kulturze i świadomości. Często słyszymy, że Jezus Chrystus był nauczycielem. Uczniowie mówili do niego rabbi, czyli nauczyciel, a apostołów nazywa się często uczniami Jezusa Chrystusa. W takim razie, czy można to skojarzenie brać dosłownie? Czy to rzeczywiście był rodzaj relacji takiej charakterystycznej dla szkoły, o której myślimy? Co to była za relacja? Ja myślę, że to skojarzenie jest nie tylko uprawomocnione, ale mocno udokumentowane w tekstach, które o tej relacji i o dynamice jej powstawania mówią, czyli w Ewangeliach. To są te teksty, które zaświadczają o tym, jak Jezus, mówiąc trochę takim technicznym językiem, rekrutował swoich uczniów i jak oni go odkrywali jako ich nauczyciela, czy mistrza, czy właśnie tego rabiego, którego wybrali spośród wielu innych możliwości. I ja myślę, że w istocie socjologowie religii nawet mówią o ruchu Jezusa, czyli o czymś takim jako szkole. I zasadniczo myślę, że najkrócej można powiedzieć tak. Jezus proponował coś, co było inne niż nauczali faryzeusze, saduceusze, kapłani, czyli takie różne, można by użyć dzisiejszego języka, korporacje, które proponowały jakąś formę praktykowania religii, czy w ogóle bycia członkiem wspólnoty szerszej żydowskiej w tamtym czasie. I nauczanie Jezusa było takie, że on kwestionował to, co różne szkoły proponowały, wykazywał słabości tych propozycji i mówi: ja proponuję tak. Wasi ojcowie nauczali tak, ja mówię tak. No i to wzbudzało zaciekawienie, czasem nawet bulwersowało. Wielu odchodziło od niego, go kwestionowało, ale ta grupka, która powoli rosła, mówili: tak, to nam odpowiada, to jest coś, co chcielibyśmy wcielać w nasze życie i praktykować. Więc myślę, że rzeczywiście jest to ten dynamizm, proces powstawania relacji nauczyciel-uczniowie. A czy w takim razie sądzi Pan, że Jezus Chrystus był w jakiś sposób świadomy tej swojej roli nauczyciela? Czy on jakoś czuł? Och, bardzo trudno jest powiedzieć, czy Jezus Chrystus rozumiał, ale pozwolę sobie na takie uproszczenie, że dla swoich uczniów, dla tej grupki, która mu towarzyszy, jest właśnie takim przewodnikiem, nauczycielem. Myślę, że tak. To się pojawiają takie momenty wątpliwości. Na przykład część uczniów odchodzi po jakimś tam szczególnie spektakularnym geście. No i Jezus się pyta: to i wy chcecie odejść? A on mówi: nie, 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 my zostaniemy z tobą mimo wszystko. Czyli ta dynamika, myślę, była połączona z tym, że nauczyciel jakby prowokował uczniów do podejmowania pewnych wyborów, czasem
sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami. No, żeby nie być gołosłownym, podam konkretne przykłady. W momencie, kiedy Jezus zaczyna rozmawiać z kobietą samarytanką, no to było zupełnie nieoczekiwane, niepraktykowane, żeby rabbi, cieszący się autorytetem nauczyciel, nagle rozmawia, i to wydaje się, to była bardzo głęboka rozmowa, bo do niej powiedział po raz pierwszy w ogóle na kartach Ewangelii, że jest Mesjaszem. Druga taka scena, gdzie strażnicy prawa przyprowadzają inną kobietę lekkich obyczajów i mówią, no wedle prawa mojżeszowego powinna być ukamienowana, ty co mówisz? No i gest mistrza, tego nauczyciela właśnie pisania prawdopodobnie grzechów czy występków tych, którzy chcieli ją ukamienować, sprawiła, że oni odeszli. I to też było dziwne, tak? Jezus zaczyna rozmawiać z Saduceuszem, właściwie z celnikiem, który gdzieś tam na drzewie się skrył, żeby patrzeć, kto to jest. Jezus mówi, Zacheuszu, chcę u ciebie być. No, czyli krótko mówiąc, z jednej strony słowa, z drugiej strony gesty, które były szokujące dla otoczenia, ale też fascynowały. Więc ja myślę, że to jest ta dynamika jakby oswajania z jakąś doktryną, która wykraczała poza przyjęte normy. I jeżeli ktoś decydował się mimo wszystko na pozostanie przy Jezusie, to też podejmował ryzyko, że może być tak jak i jego mistrz kwestionowany. Więc ta relacja była też oparta na dzieleniu ryzyka, że różnie może być w przyszłości. No, wspomniał Pan tą scenę, przejmującą scenę, w której Jezus na piasku właśnie pisze te grzechy. Nie wiemy, co on tam tak pisał, ale jeżeli się zastanowić dobrze, to jest jakby chyba początek nowożytnego rozumienia prawa. W takim sensie, że no prawo waży, odchodzi bardzo daleko od tego systemu oko za oko, ząb za ząb. Waży uczynki ludzkie jakoś, tak? Także na tle społeczeństwa, w którym się to wszystko odbywa. Inne słowa właśnie, kto z was bez grzechu jest, niech pierwszy rzuci kamieniem. Da? No, nie jestem pewien, czy uczniowie byli w stanie jakoś uchwycić doniosłość tej chwili. To my możemy dzisiaj tak o tym mówić z perspektywy tysięcy lat. Na czym więc opierał się ten nauczycielski autorytet Jezusa? Co Pana zdaniem decydowało? Czy on go jakoś świadomie budował? Czy miał, czy jak, no właśnie, no. Myślę, że to był, trudno właściwie opierając się na tych strzępach informacji, jakie mamy, bo mamy do dyspozycji te tak zwane kanoniczne cztery Ewangelie, mamy też sporo tekstów, które dopiero w ostatnich latach czy dziesiątkach lat wyszły gdzieś tam z różnych zapomnianych czy opuszczonych archiwów czy składów papirusów. Myślę tutaj o Ewangelii Judasza, Tomasza, więc w każdym razie, czy nawet pisma w Qumran, te pisma, które do tej pory nie funkcjonowały w powszechnym obiegu, one dają nam szerszy kontekst, który pokazuje po pierwsze, że to zderzenie Jezusa na przykład z faryzeuszami to nie był wcale taki konflikt na śmierć i życie, tylko to była po prostu dyskusja w ramach jednej szkoły i różnego rozumienia, to o co Pan pyta, jak rozumieć prawo. I ja myślę, że Jezus nawiązywał, dlatego był rozumiany, dlatego się z nim kłócono, bo oni się poruszali w tym samym paradygmacie prawnym, a dyskusja tyczyła, jak to prawo rozumieć. No i to, że wytrącał argument tym, którzy kierując się prawem chcieli tę biedną kobietę kamienować, ale zwraca im uwagę, słuchajcie, posługiwanie się prawem takim dosłownie rozumianym nie uwzględnia pewnego szerszego kontekstu, na przykład, że wy również jesteście skonfliktowani z tym prawem,
A w momencie, kiedy oskarżacie innego, jakby tej świadomości nie macie. Czyli krótko mówiąc, ja rozumiem ten autorytet, jaki Jezus buduje i jakim promieniuje też niewątpliwie, że pozwala zakwestionować cząstkowe rozumienie prawa. I on nie odrzuca prawa, nigdy tego nie powiedział, wręcz przeciwnie, mówi, ja nie przyszedłem znieść prawo, przyszedłem je wypełnić. A wypełnienie prawa polega na tym, że jest szabat dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Owszem, trzeba napiętnować grzech, ale jednocześnie trzeba być miłosiernym wobec grzesznika. Czyli sądzę, że ta nowość, jaką Jezus przynosi, to jest ten jego autorytet, który on świadomie buduje, to jest to, żeby człowiek nie używał prawa do niszczenia drugiego człowieka, ale raczej ratowania go, pomagania mu w wyjściu z jakiejś sytuacji trudnej, na przykład uwikłania w jakiś grzech. I to tej garstce uczniów, którzy się wokół niego mimo tych kontrowersji gromadzili, myślę, że to stanowiło o jego autorytecie, że on, nie przekraczając prawa, nie odstępując od tego prawa, poprzez sposób, w jaki je, że tak powiem, wdrażał w codzienność, to było coś fascynującego, ciekawego. No i za takiego mistrza warto było skoczyć w ogień. I myślę, że to jest ta relacja, która powstawała. Dzisiaj bardzo często dyskutujemy o czymś, co w takiej nowoczesnej mowie, w nowoczesnym języku nazywa się indywidualizacją, to znaczy indywidualnym podejściem nauczyciela do każdego z tej garstki swoich uczniów, do każdego ze swojej klasy. No oczywiście, tak jak Pan wspomniał, mamy Ewangelię, a więc opisy słów i czynów Jezusa. Nie wiemy za wiele. Czy bardzo niewiele wiemy, tak możemy tylko wnioskować pośrednio o tym, co on widział swoimi oczami. Ale czy sądzi pan, że Jezus rozeznawał się w tych silnych i słabych stronach swoich uczniów? Czy widział w nich, w każdym z nich, inną osobę ludzką? Czy rzeczywiście starał się pomagać każdemu z nich w takich kryzysowych momentach? Ja myślę, że to jest bardzo trafne pytanie, bo ono dotyka jakby istoty metody czy strategii, poprzez jaką Jezus rekrutował swoich uczniów. Bo trzeba też powiedzieć, i to jest też nowość pewna, że już wspomniane kobiety często stawały się uczennicami. Więc również mamy wzmianki o tym, że szły za nim kobiety, które mu usługiwały, czyli krótko mówiąc, pomagały mu w jego tym posługiwaniu czy nauczaniu. A uczniowie, i to jest też bardzo ciekawe, to zawdzięczamy to takim bardzo szczegółowym analizom socjologicznym, które pokazują, że Jezus tym się różnił od wielu innych szkół, oprócz tego, że na przykład nawiązywał do znanej takiej szkoły Hillela, która właśnie bardzo taką tolerancyjną wykładnię pisma proponowała, więc można powiedzieć, że Jezus nawiązywał rzeczywiście poprzez takie przekazanie jak nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, czy przede wszystkim miłuj, kochaj bliźniego jak siebie samego, więc to jest pewna szkoła, która się koncentruje na tym, co istotne. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o te analizy socjologiczne, to one mówią, że Jezus powoływał uczniów, jeśli można mówić o powołaniu, w każdym razie wynajdywał, wyłuskiwał tych uczniów praktycznie z wszystkich grup społecznych. I tu znowu odwołam się do konkretnych przykładów. Takim uczniem mało znanym, bo nie był ani apostołem, ani jakimś takim uczniem wyrazistym, był Nikodem, który przychodził do niego w nocy. I jest taki cały rozdział w Ewangelii świętego Jana, bodajże rozdział 3 albo 9, no w każdym razie mniejsza o to, ale jest długa rozmowa tego faryzeusza, który nie chciał, tak powiem, w biały dzień
przyznać się do fascynacji tym rabinem, ale nocą właśnie gdzieś tam po kryjomu jest taka długa rozmowa, często niektórzy znawcy mówią, że podszyta ironią, gdzie Jezus pozbawia go tej pewności nauki faryzejskiej, mówi, no przecież wy to doskonale wiecie, jak to ty nie wiesz, jak to... I w ten sposób podejmuje bardzo taką... sophisticated, bym powiedział, taką rozmowę niezwykle zniuansowaną ze znawcą prawa, ale to oznacza, że tak, dla faryzeusza on stawał się sam faryzeuszem. Dla celnika on przede wszystkim był tym, który wszedł w jego życie i mówi, nieważne co było, nieważne, że jesteś nienawidzony przez grupę, ja przyjdę do ciebie, chcę usłyszeć twoją historię. Dla prostych ludzi, rybaków, mówi, wypłynę z wami nad morze, pokażcie co umiecie. I oni byli zbulwersowani tym, że jak to, nasze codzienne życie jest dla niego ważne. No i właściwie można by tak przypadek po przypadku wskazać na tą właśnie indywidualizację, czyli na wejście w ich życie po to, żeby ich z tego życia, nie mówię wytrącić, wprowadzić w inne, ale pokazać, że to w niczym nie przeszkadza, żeby być jego uczniem i tym, kim jesteś. Zachowujemy pełnię twojego życia, ale jednocześnie możesz jakby praktykować moją naukę tam, gdzie jesteś. Także to tak bym widział tą indywidualizację. Ale jednocześnie chyba Chrystus był świadomy słabości swoich uczniów i jakoś tych ich porażek. Przychodzi mi tu do głowy scena, jeżeli dobrze pamiętam, ze świętym Piotrem, tak? Mm-hmm. Nim kogut zapieje, 3 razy wyprzesz się. Tak. Ale nie mówi tego ze złością, nie mówi tego z pogardą, nie wiem, nie mówi tego z żadnym z tych ludzkich uczuć, którymi my jesteśmy przyzwyczajeni piętnować ludzką słabość, ba, to jest zaprzaństwo wręcz, tak? Więc można powiedzieć coś znacznie. On patrzył na to jakimiś innymi oczami. Ja myślę, że w tym wypadku, bo to jest rzeczywiście nie tylko Piotr, który to ostrzeżenie przed tym, że przyjdzie na ciebie słabość, pojawia się wtedy, kiedy on jest taki pewny tej bliskości mistrza, tak? Że jest tym pierwszym i najważniejszym. Jest taki moment dwóch braci, którzy matka się za nimi wstawia, żeby jeden był po lewej i po drugi po prawej stronie, żeby byli najbliżej, tak? Więc Jezus reaguje na takie odruchy czysto ludzkich prób wykorzystania go do tego, żeby zająć jakąś uprzywilejowaną pozycję w grupie nawet. Mówi, że egalitaryzm, demokracja, każdy jest równy, to jest najważniejsze. Nie rywalizujcie, bo to nie o to chodzi. Więc to uwzględnienie słabości raczej, ja bym powiedział, jest taką nauką pokory, żeby nie wyobrażać sobie za wiele. To znaczy na każdego może przyjść słabość i bierzcie to pod uwagę. To nie będzie źródło odrzucenia, być może paradoksalnie nawet siły. Przez kryzys, jak Kazimierz Dąbrowski nas kiedyś uczył o dezintegracji pozytywnej. Ja myślę, że te elementy u Jezusa są. To znaczy w momencie słabości, grzechu, odejścia nawet, nie ma czegoś takiego jak definitywnego przekroczenia, przekreślenia ucznia, tylko ta słabość posłuży ci do tego, żeby lepiej rozumieć moją naukę. Więc tak, uwzględnienie słabości, porażek, klęsk to jest naturalną jakby częścią nauczania Jezusa. On nie uczy perfekcjonizmu, tam nie ma takiego wyścigu szczurów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tylko raczej takiego głębokiego realizmu, że dobrze jest jakimi jesteście, ale jednocześnie róbcie wszystko, żeby swoje ograniczenia przekraczać, ale nie po to, żeby się wywyższać nad innych, tylko żeby mieć świadomość tego, że jako ludzie wszyscy jesteśmy równi. I czy uczniom się to rzeczywiście udaje? Czy można w Ewangeliach zobaczyć rzeczywiście, że oni się, wędrując z Jezusem, spędzając z Nim czas, że oni się zmieniają?
No, myślę, że tak. No, ten proces zmieniania widać przede wszystkim, no, że oni dorastają do tego, żeby nie dziwić się, że nie wszyscy idą za Jezusem. To jest taki bardzo ważny moment, wydaje mi się, jak oni mówią, no, są uczniowie, są ludzie, którzy w Twoje imię coś robią, ale przecież oni z nami nie chodzą, więc jak mamy na nich patrzeć? Musimy ich skrytykować, musimy ich odrzucić, musimy się od nich zdystansować. I wtedy pada to takie zagadkowe powiedzenie Jezusa, kto nie jest przeciwko nam, jest z nami. Czyli to jest takie wskazanie dla ludzi wierzących, że Duch Święty przekracza granice. Ja myślę, że oni do tego musieli dorosnąć, bo jakby utożsamiali to bycie uczniami, tą grupą uczniów, no z tą grupą akurat, a nie, że inni mogą być. To jest pewien paradoks, ale ja czasem na to zwracam uwagę, bo to mało chyba jest podkreślane w takiej wykładni popularnej, że sam Jezus się zmieniał. Na przykład, i co ciekawe, że kobiety obce, syrofenicjanka, czyli obca, którego prosiła o uzdrowienie dziecka, on mówi, nie, ja nie mam czasu, bo ja jestem posłany do synów i córek Izraela, nie mam czasu zajmować się tobą. I ona wtedy używa takiego, wydawałoby się, no, zaskakującego porównania, że no ale przecież i szczenięta jedzą ze stołu, co okruchy, które spadają. No i wtedy Jezus reaguje takim zdziwieniem, mówi, kobieto, Twoja wiara jest na tyle silna, że Twoje dziecko zostało uzdrowione. Czyli krótko mówiąc, ludzie obcy pomagają Jezusowi również poszerzyć horyzonty. Czyli jeżeli nauczyciel się zmieniał i oni to na pewno widzieli, to tym bardziej uczniowie, którzy no, przestali być na przykład niechętni wobec Samarytan, bo to było legendarne wręcz, że Żydzi właśnie z Judei czy z Galilei z góry patrzyli na tych nie do końca Żydów, a Jezus właśnie z Samarytanką rozmawia. Nie ma żadnych trudności, żeby się wdawać z nią w rozmowę. No, w sytuacji dla siebie dość trudnej, czyli procesu, wdaje się w rozmowę z Piłatem. Czyli nie ma trudności, żeby z urzędnikiem rzymskim dyskutować na temat swojej misji, na temat istoty boskości, prawdy. No, można, krótko mówiąc, powiedzieć, że Jezus przez przekraczanie pewnych standardowych zachowań budził zaskoczenie wśród uczniów i prawdopodobnie ten pierwiastek uniwersalizmu, jaki potem w chrześcijaństwie był tak różny wobec judaizmu, w takich momentach się rodził. Znaczy w słowach, ale też i w gestach, które technicznie nazywamy po łacinie ipsissima verba i ipsissima gesta. Egzegeci na to zwracają uwagę, że to tylko jest słowem Jezusa, bo nikt tak w tym czasie nie mówił. Albo tak tylko mógł się zachować ktoś, kto no, miał tę siłę, żeby przekraczać granice. Dlatego właśnie mówimy o tym, że najbardziej typowe dla Jezusa słowa, czy najbardziej typowe dla Jezusa gesty zostały zanotowane, bo one po prostu były zaskakujące. No i jeżeli ktoś się zachowuje w sposób tak zaskakujący, tak niestandardowy, no to jest najlepsza szkoła, żeby przekraczać swoje własne ograniczenia, myślę. Absolutnie fascynujące, muszę powiedzieć. Myślę, że spróbujmy teraz jakoś podsumować. Panie profesorze, pan jest nauczycielem akademickim, ale też obserwuje pan te zmagania o szkołę, ze szkołą, wokół szkoły. Co można by było przekazać, w skrócie oczywiście, bo gdybyśmy zaczęli taką dogłębną analizę, no pewnie rozmawialibyśmy tutaj do jutra i jeszcze byśmy nie skończyli. Co można by, jak można by przekazać, czego możemy się nauczyć z tej absolutnie fascynującej historii rabiego i jego uczniów? Jeśli chodzi o szkołę, tą szkołę, z którą mamy dzisiaj tyle kłopotów. No, obaj mamy
mniej więcej tak technicznie powiem, ten sam materiał, czyli tych samych studentów, mamy kontakt z tymi samymi uczniami i to, z czym ja się zmagam, jako z oporem materii, to jest to, żeby zachęcić studentów do tego, żeby wypowiadali własne opinie. W humanistyce prawdopodobnie to jest łatwiej niż w fizyce czy w matematyce, bo trudno mieć własne opinie na temat różnych teorii matematycznych, nim się je pozna dokładnie. Więc w humanistyce ja myślę, że jest o wiele łatwiej z jednej strony, bo wszystko jest interpretacją w pewnym sensie, ale jeśli miałbym tak w skrócie powiedzieć, co jest najważniejsze, to jest to, żeby zawierzyć własnej intuicji. Ja myślę, że to najgłębiej chyba czuł pod koniec XX wieku, w początkach wieku XX John Dewey, który mówił o nowej edukacji, o nowym wychowaniu, że uczeń powinien być dla nas, nauczycieli, partnerem. Ja muszę powiedzieć, że nawet jeśli czasem mam trudność w akceptowaniu tej biernej postawy studentów, to widzę, że jeżeli im stworzę ten klimat zaufania, że nie ma głupich interpretacji, nie ma naiwnych wypowiedzi czy pytań, to w nich coś się budzi. I dla mnie to są takie bardzo, muszę powiedzieć, radosne przeżycia, że udaje mi się stworzyć taką burzę mózgów, odpowiedzi są nieoczywiste, nowe jakieś rozwiązania się pojawiają i gdybym mógł sobie pomarzyć chwilę, to bym powiedział, że szkoła dzisiaj powinna zachęcać do takiego błądzenia wyobraźni, a nie do przygotowywania sprawnych technokratów do wypełniania tylko testów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.